Nie daj się oszukać. Przykłady działań cyberprzestępców. Cyberprzestępcy podszywają się pod różne instytucje. Przestępcy chcą dotrzeć do jak największej grupy osób, które nieświadomie zainfekują swój komputer złośliwym oprogramowaniem. Podszywają się pod dobrze znane instytucje publiczne. PZU, ZUS, Ministerstwo Finansów czy Komornik to instytucje, od których niespodziewane maile lub SMS-y powinny nas zastanowić. Ktoś próbuje wykorzystać nasze zdenerwowanie, naszą nieuwagę i działanie instynktowne, bo bardzo szybko chcemy zareagować, naciskamy link. Te linki niestety to bardzo często sytuacje wiążące się z przejęciem dostępu do naszego konta, czy zainfekowaniem naszego komputera lub telefonu wirusem, czy złośliwym oprogramowaniem, dzięki czemu oszuści mogą przejąć tak naprawdę wiadomości dotyczące naszego konta. Oszuści podszywają się na przykład pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych i rozsyłają wiadomości spam o temacie składki zdrowotne. Wiadomość pochodzi rzekomo z adresu e-mail zus@pit.pl i zawiera załącznik o nazwie składki.zus.js. Jeżeli otrzymujemy wiadomość e-mail z plikami, których rozszerzenie jest JS, VBS, JSE, EXE, SCR bądź inne, to są niebezpieczne pliki, na pewno to nie są dokumenty, które by wiadomość e-mail sugerowała, żeby je wypełnić. W żaden sposób nie wolno takich plików uruchamiać, ponieważ są to pliki przygotowane przez cyberprzestępców, aby włamać się do naszego komputera. Kolejnym przykładem podszywania się pod instytucje publiczne jest cyberatak wykorzystujący wizerunek PZU. Cyberprzestępcy masowo wysyłają SMS-y z informacją o rzekomej należności do uregulowania za ubiegły rok. Kwota jest niewielka, co ma uśpić czujność ofiar, a jednocześnie zmobilizować je do szybkiej zapłaty. Na końcu wiadomości znajduje się link, który prowadzi do fałszywej strony PZU, wizualnie niemal identycznej jak strona oryginalna. Możemy tam zweryfikować, czy rzeczywiście posiadamy zadłużenie. Należy wpisać swój numer telefonu oraz kod znajdujący się w wiadomości SMS od przestępców. To kolejna sztuczka. Klikamy Przeszukaj bazę PZU i po chwili pojawia się komunikat, z którego wynika, że znajdujemy się na liście zadłużeń z kwotą 36 groszy. Klikając w link przechodzimy do fałszywej strony płatności, fałszywej strony banku i przekazujemy dane weryfikacyjne przestępcom. Na podobnym schemacie opiera się oszustwo na komornika. Najpierw ofiara otrzymuje SMS-a z informacją o rozpoczęciu postępowania z tytułu nieuregulowania zadłużenia. Kwota jest niewielka, więc odbiorca wiadomości z pewnością będzie chciał ją szybko uregulować. W wiadomości SMS zawarty jest link prowadzący do strony, na której można znaleźć więcej informacji. Adres internetowy strony komornik.gov.tk. Dodatkowo może wprowadzać w błąd przez sprytne wplecenie słów komornik oraz gov, wykorzystywanych w domenach rządowych. Na stronie widnieją loga Krajowej Rady Komorniczej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, co ma uwiarygodnić sprawę. Kliknięcie w przycisk Przejdź do płatności przekieruje nas do fałszywej strony szybkich płatności. Jeśli się tam zalogujemy, nasz login i hasło trafią do przestępców. To już są pierwsze symptomy, że mamy do czynienia z oszustwem. Jeżeli wiemy, że nigdy z niczym nie zalegaliśmy, to jest to naprawdę informacja dla nas bardzo ważna. Jeżeli wiemy, że nie mieliśmy do czynienia nigdy z taką instytucją, to z jakiej racji otrzymaliśmy od nich wiadomość? Nie tylko cyberprzestrzeń, ale także realny świat wymaga od nas ostrożności. Oszustwa na spółdzielnię, gazownię, dostawcę prądu, kablówkę to tylko przykłady przestępstw, które mogą nas spotkać. Zadzwoń, jeśli korespondencja, którą otrzymałeś, wydaje ci się podejrzana. Nie podpisuj umów, które osobiście przynoszą ze sobą rzekomi przedstawiciele telewizji kablowych czy dostawców prądu. Jeśli podpisujesz taką umowę, pamiętaj, że masz 14 dni na jej wypowiedzenie. Nie udostępniaj danych, o które proszą cię podstawieni przedstawiciele spółdzielni, gazowni lub innych tego typu podmiotów.